pięciolatka przejechana przez ładowarkę pomorskie, pięciolatka przejechana przez koparko ładowarkę. Do tragicznego w skutkach wypadku doszło niedaleko Kościerzyny. Ratownicy próbują uratować życie dziecka, poinformowała KWPSP w Gdańsku. Koparka ładowarka najechała na pięcioletnią dziewczynkę, poinformował w niedzielę rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku Łukasz Pułsa. Do zdarzenia doszło po godzina 20 w niewielkiej miejscowości Wybudowania Dąbrowskie 5 gmina Krasin, która położona jest około 30 km od Kościerzyny. Trwa resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Na miejscu są dwa zastępy strażackie, dodał Pułsa.